To jest znak, ja nigdy nie patrzę na profil trasy, jak ją rysuję. 24% w tym miejscu, tak, z ciekawostek. Dzień dobry, panie Maćku. Szanowanie. Panie Maciej dzisiaj będzie bohaterem przewodnim naszego odcinka, bo temat, który na dzisiaj wymyśliliśmy, to pomóżcie Maćkowi wybrać nowy rower. Po co ten nowy rower? Z prostego względu. Argonik trochę zmęczony. No już teraz zmęczony rower. Będzie na sprzedaż jakiś fajny, lekki rower do pościgania się, to będzie spoko. Natomiast też myślę o nowym, na przyszły rok, może na ten rok jak się uda jeszcze. No i coś na tarczach niestety. No. Niestety, no ale... No ale kwestia jest taka, że jak im dłużej myślimy nad tymi rowerami, to udało nam się ograniczyć pulę wyboru do dwóch. Właściwie do dwóch, tak. Czyli do... Głównie skupiamy się albo na Haninie Ultimate na D2 i zobaczymy, czy z kołami tymi wyższymi, czy z tymi normalnymi detektywizami, albo na Giant TCR Advanced, albo na Ultegrze, albo też na D2. No i teraz pytanie jest takie, walcie w komentarzach i przez cały odcinek wasze propozycje. Co jeszcze mogłoby być ciekawego? Bo może o czymś po prostu nie wiemy. No może coś bije cenowo. Generalnie dobrze byłoby tak zamknąć się w koło 15, 16. I tym dalej myślisz o leasingu? Więcej, tak. To też jest w ogóle ciekawy temat. Jak będziesz ten rower kupował, to postaramy się zrobić większy materiał o tym, jak wygląda temat leasingu roweru i ubezpieczenia przede wszystkim, bo to jest klucz do tego tematu. Kij z tym, że gorąco, przynajmniej trasa trudna. No. Powiem wam, że to jest moim zdaniem w ogóle najładniejsza trasa na nowy Sądż, jaką znam. A my cię nie idziemy do nowego Sądża. Chodzimy robić zawijkę. Tak jest. I robimy stóweczkę kuter, a Maciek celuje w dwie paki dzisiaj. Mówią fanatycy marki, wyprowadziłem bułnię na spacer dzisiaj. Ale traska jest sztosiwo. Okay. Tylko... Asfalt byłby lepszy. No, miejscami jest tak sobie. Ale tak to jest spoko, nie? Ale... Za to ruch zerowy. Tak. Tylko, że jest grzebień. Uj. Góra, dół i dycha. Jak nam stelu. No. I co? Maciej już przedyskutował z 10 rowerów po drodze. Nie wiem, czy nie więcej. Jak nie więcej. To jest temat never ending story w ogóle. O, kolasz, patrz. Ale jajak, skądś tutaj w końcu spotkaliśmy. Nie machamy. Nie machamy, nie? A to podobno ludzie na S-Worksach nie pozdrawiają. Siema! Słuchajcie, teraz jedziemy kawałkiem drogi, który już znacie, bo kiedyś nim jechałem nad Rożnowskie. Ale to jest coś tak pięknego. No, widać Tatry, widać. A jest coś po prostu takiego pięknego. Droga, kiedyś na Strawie to rysowałem. Nie byłem w ogóle przekonany, że to jest asfalt, a okazało się, że jest po prostu nowiutki dywan. Coś tak pięknego, że patrzcie. Znajdźcie sobie to na Strawie. Jest Kraków Nowy Sącz, Kraków Limanowa. Jest mega. To jest po prostu najfajniejsza trasa. I tak to wygląda i taki ruch. Maciej musi coś zjeść i się napić, a w międzyczasie wielki geograf robi zdjęcie Tatr. Bo tam w tle widać, czy to widać na tym kontraście, nie wiem. No właśnie nie wiem. Ale gołym okiem widać pięknie. Całe sobie Tatry, proszę bardzo, Łomnica, Durny, Lodowy, Gerlach na końcu. Ja będę tutaj robił translację. Łomnica, Gerlach, Lodowy, całe Tatry. Wiem, że mikrofon zbiera tylko z jednej strony. Już ten, musisz mówić głośniej. To mówię głośniej. Mówię głośniej! No. I w ogóle to przed chwilą spotkaliśmy widza w niespodziewanym miejscu. Który do nas machał, zastanawialiśmy się, czy coś się nie stało, ale okazało się, że nic się nie stało, tylko było to pozdrowienie. Ale pogadaliśmy, spotkaliśmy się z pierwszą negatywną opinią o tufo. Ale powiedzieliśmy, że to nie chodzi o to, że pojawiają się przecięcia na powierzchni, chociaż ona się nie przebija. Więc taka szybka wymiana poglądów na trasie miała miejsce. No i cóż, i właśnie pewnie nic nie jechało tutaj od rana, a teraz się tutaj zatrzymaliśmy, to cała Polska. Strzelce opolskie przed chwilą, teraz Kraków w ogóle, nie wiem, co się dzieje. No, ale co? Jedziemy dalej, jakiś sklep trzeba będzie zahaczyć. Jeszcze kolkę, no. Radlerka.
Coś miałem jeszcze mówić, ale już nie pamiętam co. A nie wiem, co miałem mówić. Że rozmawialiśmy dzisiaj o tym, o komentarzu, jak ktoś przy filmiku o Volvo ktoś napisał, że kanał się sprzedał i że teraz koniec obiektywizmu na dobry na bike show, bo jest Volvo jest sponsorem, więc... No właśnie tak, no, nie wiesz, szkoda. Ford idzie do lamusa teraz. To. Wszystko wyszło na jaw i nie wiecie, że tajne zapisy z Volvo mówią, że teraz mam źle mówić o Ultegrze. I czekaj, co tam jeszcze w Volvo, jeżeli chodzi o rowerówkę, kazali mówić źle? Już nie pamiętam nawet, ale... Niesamowite są te teorie, że partner z branży motoryzacyjnej może mieć wpływ na obiektywizm kanału rowerowego. To jest po prostu... No. Teraz będziemy bardziej się z Forda śmiali jeszcze. Tak. No, odkryliśmy tak ładny odcinek drogi, że z wrażenia złapałem pierwszego kapcia na panracerach od 7000 km. Właśnie nam się skończyły dętki i zobaczymy, co będzie dalej. Ale to już jest znak, jak łapię kapcia na kamyku, na podjeździe, to już jest znak, że trzeba zmieniać opony, zwłaszcza przy takim przebiegu, że to już będzie się po prostu sypało. Zabiję się. Właśnie znaleźliśmy idealny zjazd asfaltowy, który miał linia sztajfa, to jest chyba laskowa, nie? Tak, to będzie sklep, ale 30% to lekko, nie byłem w stanie na tarczach się zatrzymać. Sam raz na karmowe obręcze. Tak, właśnie jest, musimy zrobić przerwę, bo Maciej musi schłodzić koła. Jest po prostu kosmos, ale właśnie to podjeżdżaj z tej strony, stary. Tak. Wolę podjeżdżać, niż wjeżdżać, zdecydowanie. No tak, ale z drugiej strony zjazd byłby rozwalony, nie? Ale no, co za Armagedon w ogóle, to... Masakra. Ale jaki widok, super, na zachodzie słońca, jaki byłby widok z góry? No, idealnie na Laskową. To jest znak, nie, nigdy nie patrzę na profil trasy, jak ją rysuję. 24% w tym miejscu, tak, z ciekawostek. Korzystając z bomby, Maciej sprawdził telemetrię i zjechaliśmy najstromszym zjazdem w Polsce. Tak, 0,7 km, średnie nachylenie, średnie, 22%. Fajowy. Miejsce było po 30 coś. No, jedźcie sobie na gliczarów i płaczcie, że stromy. Nie no, gliczarów nie śmiejemy się, bo gliczarów też jest trudny, ale... Problem z tym to w ogóle nie ma co w ogóle. No, w górach się czają czasami takie perełki, że nawet nie wiecie, co wam może, jaką krzywdę wam może zrobić góra za domem. Masakra. No. Maciek schodził końcówkę, żeby nie spalić obręczy. Ale w ogóle koło, a ja pierwszy raz miałem tak, że na tarczach nie byłem w stanie się zatrzymać. Jakby jechał samochód, to po prostu bym zacisnął hamulce i patrzył, co się stanie. No. Zawsze jak jestem w Laskowej, to mam takie alpejskie skojarzenia w tej miejscowości. Są takie klimaty międzygórskie. Lubię tutaj jeździć, no w sumie przez fakt, że trochę moje takie rodzime strony, czyli okolice Tęgoborze, Łososiny. Dwa razy w życiu się zdarzyło, że byłem pierwszy na jakiejś górze. Kiedyś w Kalpę, jak byłeś bez formy, i dzisiaj to jest drugi raz. Maciej ma przetrenowanie. Strasznie dziwne uczucie. Być na, kurde, czekać. Zmiana tematu na Maciek, jak przerzuciliśmy się na poszukiwanie roweru elektrycznego dla Maćka. Zdecydowanie. Jest bomba... Moja noga nigdy roku nie albo zakręci rower elektryczny. Bomba pięciolecia jest chyba. Tak, tak. Ewidentnie upał mi się nie służy. My chyba w tym roku za dużo napojeżdżamy, za intensywnie się odzywamy. No my się zbliżamy do 10 tysięcy. Ja mam 10,5. Tak? Ja mam... tak, 10,5, no. 10,5. Ja mam 9400 chyba, czy jakoś tak, więc... Zaraz będzie dycha i chyba ponad 100 tysięcy już w górę, nie? Po powrocie z Alpy nie jeździłem przez 4 dni. Udało się odpocząć na zasad fajnie. No i nie odpoczął. Przedmiot przed 3 dniami wsiadłem coraz pierwszy. No tak, jakoś tam 2 komy wsiadły, coś tam takiego było spoko. Wczoraj też jakieś komy, ale tak czuję, że noga... No niby kręci, ale nie do końca, nie? Ty dzisiaj już w ogóle nie kręci, oj nie. A tak się nad tym zastanawiałem, zwracając do tematu wyboru roweru przez Macieja, to trochę rozumiem twój dylemat, bo tak naprawdę teraz na rynku jest tyle fajnych rowerów, że kupujesz nowy rower, to jest... No jest czego wybierać. Znaczy problem jest też taki, że no są przynajmniej 4 różne kierunki rozmowania, które są ciekawe, nie? Czyli z jednej strony jest kierunek racjonalny, czyli znalezienie roweru, który byłby idealny do tego, co ty jeździsz, a prawda jest taka, że to właśnie jakiś byłby road plus, nie? Czyli taka szosa, do której mógłbyś wsadzić choćby jakieś 35 na szuterek. No ale przyzwyczajając się nowym tym TCR-ze podają, że jest miejsce na 32. No tak, no ale na 32 no to jest 32 jest dobra na zły asfalt, no ale już to nie będzie dalej rower do wszystkiego, nie? To niby nie. Będzie to szosa, nie? No z drugiej strony jest tryb rozumowania, który polega na tym, żeby wybrać jednak typową szosę, ale właśnie racjonalność, czyli wtedy w grę wchodzi Canyon albo Giant, nie? Czyli cen, stosunek ceny do jakości i tak dalej. No jeszcze jest... Jakieś durne rozwiązania, jakieś tam... No to też zależy co wybierzesz, bo już w Canyonie możesz się ładować jakieś durne rozwiązania, chociażby integrację kokpitu, nie? No tak. No.
Ale też kolejna szkoła to jest znowu znalezienie roweru, który będzie zarobiście oryginalny, nie? A potem kończysz jak Maciek Hop z faktorem a la gravelem i wpakujesz go do samolotu i okazuje się, że mostek ściągany poprzez odkręcenie czterech śrub tak się układa, że przecina w samolocie przewody od hydrauliki. Nie? Tak, no. Jest, tak się układa kierownica w transporcie, że w zasadzie praktycznie ci ucina o taką ostrą krawędź karbonu, ucina hydraulikę. Nie? Więc no, to tak się kończy rowery na patencie, no więc... No ciekawe. Nie, raczej prosty rower, jak najprostszy. No, ja podejrzewam, się skończy na tym Giantie. No i jest to koniec. Jest to koniec. Kuter, dla mnie koniec. Profit do domu jeszcze. Kuter Portnie z Nowice, jak widać Maciej dzisiaj. Tak. Jest ogólnie, jak pierwszy raz widzę u ciebie, stary, coś takiego, że ci po prostu solą plecy wsypało na całego. No, czyli jest grubo. Dzisiaj jest grubo. Ciśnij te dwie paki. No.